Dzień dobry, ja jestem Nervarien i będziemy pajacować sobie Sheiko na Urfie. Urgot od dzisiaj, od razu mówię, jest do poniedziałku, tak mi się wydaje, do poniedziałku jakoś do rana, coś w tym stylu, coś w ten deseń. Na pewno będzie dużo pytań. Na czym polega Urf? Na tym, że każdy ma nieskończoną manę, ma 80% CDR-ów i się bawimy. Tak to działa. Polecam grać tylko Flash i tylko Teleport. Innego nie ma sensu po prostu. Tak to wygląda. Poprzednio już sobie grałem właśnie Shakerem i jest bardzo zabawny. On jest chyba jedną z najsilniejszych postaci na tym. Tak mi się wydaje. Oczywiście stream też się wita. Pokażemy. I oczywiście przypominam o kciuku. Jeśli chcemy pobić rekord marcowy, no to jesteśmy na dobrej drodze z tego, co patrzyłem. No ale zobaczymy, czy będzie, czy nie będzie. Spróbuję dać tutaj 3, ale nie wiem, czy to wystarczy, żeby się samo zrobiło. Chyba nie. Tam 3 tu i 3 tu. Zobaczymy, co się stanie. Na czacie, pokaż mnie śmieciu. Atencjusze, kurde, najgorsi. Dacie radę? Nie dacie. O! Nie cofaj się. Pa, jak to zrobił. Dobra, nie trenowałem tego. Tam to się zresztą tylko. No, taki. Pierwszy raz, poprzednio tego nie zrobiłem. Zawodowe Shaco player, tak to on. Bo trzeba zadawać pytania. Zaczynamy w dżungli, bo możemy. Znaczy, nie ma sensu na początku, po prostu. Teraz po prostu full time roam. Cały czas latamy i zabijamy wszystkich, siemanko. Witam. Chcieliście wydymać Freda, Fred wydymował was. Widziałem tam, że się na streamie witał. O, dasz mnie! Nie dam rady. Widziałem, że się na czacie witał. Cieciu. A pewnie tam ghostuje, no. Nieźle. Czy ktoś dostał tego? Dubla? Nie, nikt. Kijawa. Czy czasami do znajomych? Nie przyjmuję nikogo do znajomych, niestety. Kiedyś przyjmowałem subów, ale źle to wykorzystywali, więc po prostu odpuściłem. Damy sobie spaka. Chyba. O, chociaż nie, bo tutaj Rengar się czai. Spoko. Wow, proszę, ile pingów. Kurde. Jakby mi tak followowali gracze na rankedach, kurde, to by byłem chyba wzięty. Pa, ile flash, kurde. A tak, to na rankedach wszyscy śpią na tych liniach. Tak sobie myślę nad tym Urfem. To jest mega fajny tryb, ale tak naprawdę na dłuższą metę to on byłby nudny, nie? Chociaż ja bardzo bym chciał, żeby ten Urf był dostępny na custom game'ach, bo to jest świetny tryb, żeby sobie potrenować jakieś tam flesze przez ściany, czy tam jakieś ogólnie zagrania. Jakieś tam Lee Sin, kiki itp. Ja się na przykład nauczyłem Azure Drifta na tym. Dlatego właśnie by się ten Urf przydał. Jak Riot nie chce wprowadzić sandbox moda tak zwanego, czyli żeby tam sobie trenować jakieś tam właśnie takie różne pierdoły, no to ten Urf jest po prostu tym, co by wystarczyło po prostu i tyle. Później chcę sobie jeszcze Lee Sinem zagrać, bo chcę się nauczyć tego kopniaka z flashem, że dajesz R-kę i flashujesz za gościa. Nigdy mi się to nie udało. Nigdy w życiu tego nie zrobiłem jeszcze. I właśnie czekałem na to, żeby Urf był. By sobie to potrenować. Może się nauczę. Bo tak jak gracie normalnie w ligę, no to macie flasha co 5 minut, więc aż szkoda po prostu, wiecie, flasha, żeby sfailować. A tak to tutaj macie co minutkę i jest spoko. Jest fajnie. Tak, Urf jest dostępny na customach, ale przez 3 dni, a nie przez cały czas. O to mi chodzi. Że ten tryb powinien być zawsze dostępny po prostu, o to mi chodzi. Ludzie mogli trenować jakieś właśnie zagranie. Niestety jeden z zawodników nas opuścił, także musieliśmy zagrać jeszcze raz, także zapraszam do drugiej gry. Dobra, lecimy. Gra numer 2. Ale by było lepiej. Gorzej chyba być nie może, chyba że teraz będę miał 2 deseków, ale na to nie liczę. Zacznę sobie teraz od Reda, bo tak sobie myślę... Te Polaki najgorsze. Tak sobie myślę, że nie ma sensu zaczynać z tej strony przecież. Tak to z Redem zacznę, albo nie. Zacznę na golemach. Kurde, nie wiem. Najgorsze jest to, że ja nie dostaję drugiego poziomu za ten jeden. Chwila, zrobię tutaj 3. One, te 3 wezmą te malutkie, a te wezmę ja. No, to będzie dobre. This is gonna be good. Kindred mamy. A Kindred totalnie to nie działa. Totalnie nie ma sensu. W tej chwili, czy to nie za wcześnie dałem? Za wcześnie, dobra, jeszcze raz. Raz. 2 3. Zostaw moje trapy. 1 2. Dla mnie spoko, dzięki. Lag, to nie był lag, tylko że tylko dostał Fira, jeśli nie mógł ruszyć. Dzięki, stary. O, Jezu, ten wart. 10 na 10. O, i wzięło te mało i dostałem drugi level, no. I tam mi chodziło, super. No, tak jest o wiele lepiej. Jak coś nie zaczynajcie tak jak ja wcześniej. Polecam. To jest o wiele lepsze. Typowe. Ludzie... O kurde, kaweruje się. Muszę udawać jak największego pajaca. Typiczne. Dobra, też nie dostaję trzeciego z tego. A, nice. Ta, wiem. Wiem, że Alistar go z tobą. No, znaczy wiem, domyślam się. Bo tak to przecież tak sobie po prostu nie podszedł do tego, bo po co robiłeś tutaj? A Kindred mogę podejść. Albo kisty. Dobre. O nie, nie da się tam przeskoczyć? Da się, na pewno się da. Jestem pewny. Ale coś spierdzieliłem. Weź sobie staka. A Aurelio ma 5-6 kul na wołu. O, to sprawdzimy też. Zobaczymy, o co chodzi. Jak Sheiko na tej, na normalnej grze. Cały czas ganki. Cały czas biega po mapie. Niestety nie mają kontry Rengara. Jesteśmy bezpieczni. Nie da się tam tutaj przeskoczyć? Stąd tu? O, aż zobaczę to jeszcze za chwilę. Wydaje mi się, że da się. Skoro Rek'Sai może? Sheiko nie może. A co, bo pajac to gorszy? Można śmiało powiedzieć, że pajacerka. Trochę może być ciężko Alistara, ale lecimy. Ohohoho. Gdzie lecisz, kościu? Czy ja na ceglu denesz? Mam na buty też. Mogę sobie pozwolić na klona i tak za chwilę będzie kolejny. Pik. Pik. Gdzie jest but? Aha, dobra. Mam zaznaczone. Czy się pik na coś przyda? Nie, no nic. To nie ważne. To nie bierę. Go, go, go. Chciałbym ich reda. No, Shaker jest jedną z najbardziej irytujących postaci na tym trybie. Jestem 100% pewny tego. Tak to Alistar, Vladimir, nie wiem co jeszcze. Jax, Brand. Chociaż nie, ten Brand coś tam go niby coś tam mu zrobili jednak. Ło. Całe życie przed oczami. Ten liczbę w poprzedniej grze nie był taki dobry, jak mi się wydawało, że będzie. Zagram sobie razu to, co chciałem. Teleportuje. Najgorsze jest to, że tutaj są przedstawiane teleporty. Nie wiadomo, kto leci z teleportem. Tak to jakbyś wiedział, to byś się przygotował. A czy byś wiedział, czy chcesz walczyć, czy nie. Jak nie wiesz, to kaszana. Dobra, robimy full tap. Liczymy na to, że ktoś tu przyjdzie. Nie wiem, czy to nie jest zbyt oczywiste, to co robię. Chłopaki, nie, tu na pewno nie ma 6 trampów w tym krzaku, nie. Tu nie ma 6 trampów, nie ma. Tu nie ma 6 trapów. Nie ma 6. O! A jednak też się nabrał, hej! Dobrzej! Co jest, no coś się popsuło? Jednak działa sztuczka, dobrze. O, Alistar? Ale tylko 3 są. O, ma ult już. Dobra, teraz nie ma co, bo on dał warda tam. Zresztą. Zmieniamy miejscówkę. Nawet się nie domyślam, że tu jestem. Odsunąć. nie zagrowały. I teraz ho, 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 udajemy. A tu elo. Z tym kurde aktorem. Coś nabierają. Wow, ale co to zrobiłeś? Sorry, za szajs go się odwalił. Bo doleciał, ale wcześniej przed tym dał ulti? Nie wiem, dziwne to było. Do końca zrozumiałem tej mechaniki Azira. Jak tego dokonał. Ale podziwiam. O, dobra. Teraz musimy zmienić taktykę. Czekajcie, tak żeby się nie domyślili. Dobra, tutaj. Gramy pod ten krzak teraz. Też nie, za daleko. Tutaj, ten musi być. Ten może jakoś Azira doprowadzę. O, on tu chyba idzie. Nie idzie. Najlepsza jest ta właśnie masterka. Czekajcie, dobra. Zrobię najstarszy bait w historii League of Legends. Ale nikt mnie nie widzi, prawda? Nie będzie moich tańców. Dobra, muszę spróbować gdzieś indziej. Pójdziemy teraz tutaj. Dobra, mam teraz mega. On na pewno nie będzie widział, że się wprowadziłem tutaj z moimi trapami. Czekaj, czekaj, Rajs, nie. Chociaż dobra, i tutaj, do mnie, podejdź. A, hehe. No. A go to lepiej wygląda. Ej, kościół! Przestań to robić. Nie boli. Krzywdzisz mnie. Nie ogarniam Alistara. No w Alistarze chyba nie masz tyle do ogarniania. Chyba. O, nie, mój disrespekt się nie udał. Najgorsze jest to, że jestem niewidzialny i zaczynam tańczyć, oni tego nie widzą. Więc ten disrespekt się nie liczy, to bez sensu. Muszą mnie widzieć, żeby to miało sens. Bo tak na niewidzialności tańczę, to tylko wy widzicie. To przeciwnik musi widzieć, żeby było najlepiej. Musimy to... coś się musi zmienić, kurde. Dobra, wracamy do korzeni. Jeszcze jeden. Ciebie na bardziej cały czas? Nie, to nasz. No nie! Dlaczego przestałeś? Kolego, chodź, chodź. A, kwan! No się nabierają. Chłopaki, no tam nie ma 6 trapów. Widzisz? Myślałem, że więcej zrobię. Pomogę ci. Tam trochę mam więcej obrony z tych trapek, ale nie masz tyle. Ale nie wszystkie się odpaliły chyba też tam, mam wrażenie. Pa, skąd wiedział? Dobra. O, za dużo, za dużo. Dużo, za dużo. O, widzi mnie. Patrz na to. Hehe. Bejczyk. Strasznie fan to play jest ten Sheiko. A ja współczuję przeciwnikom. Mega ham... O! Bo potrafi namierzyć. Wiedziałem. Tu mi się wart przydał. O! Kolego! Kolego! Ładnie. Urgot jak szczelo. Dobra. Trochę zaczynamy pajacować, guys. Wow, Kindred, nice. A tak speedowy build, tak zwany. W 19 minucie chcę zrobić barona, chociaż nie wiem, czy powinienem mówić za głos, bo coś czuję, że tam mnie podsłuchują przeciwnicy. O kur... Dlaczego takie O nie! Żebym na Urfie musiał kogoś reportować, no... Naprawdę? Ojejcie. Myślałem, że klona będzie. O, ty, boli gościu. Nie wiem, czy mnie dostał w ulti. Co za pajac. Co za pajac. Aż tam w 19 minucie muszę podejść, żeby trapki rozstawić, o tym mi chodziło. Skrót myślowy. To 30 się leczę z jednego z tego nożyka, spoko. O, zrobimy. Dam jest taka Kindred jak najbardziej, do problemu. Masz, dobra. Dobra, robimy pułapkę znowu. Pierwszy cel, złapany, zabity. Kolejna pułapka. Rozstawiamy. O, kolejny cel znaleziony. Zabity. Zła pęta killa. A, nie zaliczyło mi triple nawet chyba. Pa, cały czas mnie szuka. Ziomek chyba kpisz. Ale szczelo. Karabin maszynowy. Zdążył. Ale szybkie palce, gościu. Dziewczyny, uważać na niego. O, nie zdążyłem. A, skopałem to. Co mi trzeba? Czy mają jakieś magiczne listy? Niekoniecznie. A zonie. Niech będzie zonie. I wezmę sobie jeszcze takie rzeczy. Idę tutaj. Wow. Myślałem, że mam aż tyle obrażeń. Okej. Jestem silny. Idę, opaki. Chciałbym się z nimi rozprawić. Czy będę na pitapie w Gdańsku? Nope. Do Gdańska się nie wybieram. Następny event, na którym będę, to event we we Wrocławiu, który się nazywa Meet Up. Boże, co ja mówię? Chwila. Muszę dać komuś w ryja i ci powiem. Nazywa się eSport Now. Jakby się mojego plana. eSport Now. 26 maja, jeśli się nie mylę. W Hali Stulecia. Zapraszam. Ej, tamten bok się nie uruchamia. Dlaczego? Znowu zapomniałem, żeby iść w barona. No i cudnie. O, wow. Oracz. Czy to mu daje wizję? Daję. Dobra. O, wow. Koleżko, co ty? Przestań to robić. Ciebeszka się psuje. To jest mój pistolet jeszcze, popsuty mi dali. Nie wiem, czemu gram bez Lichbane'a? Jakoś mi się kurde... A, zrobię następnego. Ale nie, jakoś może na grze tak... Nie byłem przekonany co do niego. Zrobiłem go jako drugi item w tamtej grze i jakoś... średnio. Biją moją... Dlaczego wyszłeś z tego? Nierozsądnie. Co jest? Nie poleciało moje ostrze. Ale szybki jestem z tą masterką, to jest fajne. On jeszcze nie wie. Pa! Jak lata! Skurczybieg. A, nie zabiega. Albo zabiega jakoś inaczej. A to ci skubaniec. Zwiał. Zasad skroimy. To Warwick. Na pewno ktoś tu przyjdzie. Albo będę uciekał w tą stronę przynajmniej. Raziks! O nie. Powinienem tam być. Razem z nim. Co za świr? Oj mój. Krowa, czekaj. Porobyczku. Ale sztuczki potrafi ten Azir, fajne. Lata. O. No, to będzie takie. Rzuciłem. A, mogę za nie zagrać. No, mogłem i powinienem. Nie wiem, czy mam na trójce, nie na dwójce jak zawsze. O, ograł, no. Ale i tak inhibitor dostajemy. Pro. Patrzcie, jak ten Urgot pyk. 6 razy. Ciekawe, ile maksymalnie może zestrzelić z tego kół. Jak sobie oznaczy cel. Też nie mam żadnego warda podstawionego. O, czy jeszcze spacynka. Ale nie wiem, czy zdążę. Może zdążę. Może zdążę. Chociaż nie. Muszę w bladzie się bawić. Te chłopaki, bo nie w piątkę są. Tam są przelewki. No, nie dałem rady. Mogę zaniesnąć. Na razu po ulti Urgota. Kurde. Zapominam o Zoni. Cały czas. Dużo się leczy. Myślałem, że dam Flash i F Azira. No to by go zabiło. Nie miałem zasięgu. Kiewa. Jest ten Urgot. Nie jest niszczalny. O, nie trafię. O, niefortunnie, że nie trafię. No i Kindred nie zagrała ulti. To jest balon? Minuta. Ty tak, Kindred. 2,50. Czy ona nie ma za dużo tego? Attack speedu? Taka ciekawostka, że 2,5 attack speedu to jest najwięcej, ile możecie mieć. Więc nie próbujcie więcej. Chyba, że jesteście Kogma... A czy nie, Kogma może też mieć... Znaczy Kogma może mieć 5,0. Ale i tak ma 2,5 maksymalnie. Tylko dlatego, że mu W dubluje. Wezmę barona. Pozdrawiam twoją mamę. Pasterki na Monibisie w dżungli. Identyczne jak na Graggasa w poradniku. No, identyko, nic nie zmieniam. Ej, bo to biją kogoś. Biją naszych ludzi. Cholera. Dużo ludzi. Wow! Ale strzelają do Polaków. Kurde belka, ale się podziało. Ej, to było 4-1. Nie było takie dobre. Mi się wydawało, że było. Czy tam zwariowany Morbik chce kończyć grę? Ma to w planach chyba. Ale czy może? Tego nie... O kurde, dobra, base wydałaś. O nie. Jednak nie. Ej, chwila, dlaczego się pojawiłem? O, co jest? O. Musiał straszować do mnie chyba. Tak szybko skrócił dystans. Dawać go! Kurde, jaka gra, do samego końca. Dobrze. Koniec. Wow. Ale chyba najrówniejsza gra, jaką się zagraliśmy, no. Wow. Ciekawie. Zobaczymy, czy zostają chociaż klucz za taką, za takie carry. Dostałem. Ej, naprawdę dużo kluczy leci. To dzisiaj który? Trzeci albo czwarty klucz. Wow, fajnie. No nic, tyle. Dziękuję za oglądanie i jeno.